Dzisiaj sytuacja jest już zdecydowanie lepsza. Z prognoz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w żadnym rejonie województwa nie wystąpią stężenia powyżej poziomu informowania, czyli powyżej 180 mikrogramów na metr sześcienny, a taka sytuacja wczoraj wystąpiła na stacji w Krępnej i na stacji w Rzeszowie. Na powstawanie ozonu mają wpływ warunki atmosferyczne, duże nasłonecznienie, wysoka temperatura. Powinniśmy uważać dlatego, że ten ozon przyziemny ma zły wpływ na nasze zdrowie. To nie jest ten ozon, który jest w wysokich warstwach atmosfery. Jest to ozon dobry. Wszyscy na pewno słyszeli o dziurze ozonowej, czyli brak tego ozonu przyczynia się do przepuszczania promieni ultrafioletowych i do związanych z tym też negatywnych skutków zdrowotnych. Natomiast ten ozon przyziemny, jeśli jest jego nadmiar, też wpływa negatywnie na zdrowie.